Dominika Pawlik, zapraszamy na Infomagnes. Łukowski Szpital imienia Świętego Tadeusza skończył właśnie 50 lat. Z tej okazji w auli pierwszego LO imienia Tadeusza Kościuszki zostały zorganizowane specjalne uroczystości jubileuszowe, podczas których w gronie obecnych i byłych pracowników wspominano historię placówki, a także rozmawiano o bieżącej sytuacji szpitala i o jego przyszłości. Główna część uroczystości odbyła się w ali pierwszego LO imienia Tadeusza Kościuszki w Łukowie. Zgromadzeni w niej obecni i byli pracownicy szpitala mieli okazję wysłuchać wykładu profesora doktora habilitowanego nauk medycznych Sławomira Rudzkiego dotyczącego uwarunkowań prawnych i rozwoju transplantologii na Lubelszczyźnie. Głos zabrał również obecny dyrektor szpitala Grzegorz Gomoła. Szczególne podziękowania kieruję do wszystkich, którzy tworzyli historię i dorobek szpitala. To dorobek wielu pokoleń, które niezwykłą postawą, zaangażowaniem oraz zrozumieniem pacjenta utarowały drogę do dzisiejszych sukcesów. Pragnę wyrazić uznanie dla moich poprzedników, dyrektorów szpitala. Gościmy dzisiaj na tej sali wielu zasłużonych pracowników szpitala, którzy już nie pracują w naszym zakładzie, ale wiele lat, a niektórzy całe życie byli z tym związani. Cieszę się, że możemy wspólnie świętować. Zaprezentował on gościom dokładne dane dotyczące łukowskiego SPZOZ-u i mówił o liczbie szpitalnych oddziałów, łóżek i świadczonych usług medycznych. Uczestnicy uroczystości dowiedzieli się m.in. ilu pracowników przypada na jedno szpitalne łóżko i jak kształtują się finanse szpitala. Kolejnymi elementami programu były okolicznościowe odznaczenia dla zasłużonych pracowników, odnowienie certyfikatów ISO, zwiedzanie szpitala oraz występ zespołu łukowiacy. W sobotę, 7 września, w Łukowskim Parku Miejskim odbyła się akcja Narodowe Czytanie, zainicjowana przez prezydenta Rzeczpospolitej Polski Bronisława Komorowskiego. Bohaterem tegorocznej edycji Narodowego Czytania był Aleksander Fredro, a w główne role wcielili się przedstawiciele samorządu łukowskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej. W postaci bohaterów komedii Mąż i Żona Aleksandra Fredry wcielili się m.in. burmistrz Szukowa Dariusz Szóstek, przewodnicząca Rady Miasta Urszula Bancerz, starosta łukowski Janusz Kozioł oraz pracownicy i czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Henryka Sienkiewicza w Łukowie. Gust osobliwy, siedzieć zawsze w domu. Gust nie szkodzący nikomu. O, zapewne, nikomu nie szkodzi, ale że nudny mówić mi się nie godzi. Czy także lubisz tę smutną ciemnotę? Świec. Porzuć też tę robotę. Zawsze te igły i nitki, że u kobiet miary nie ma. Albo białe uczty, zbytki, albo też z spuszczonymi nad szlarką oczyma, jakby w krzesła powrastały, szyją i dłubią dni całe. Ach, sieks, cztery honory, as, dama tarowa, i dać im skończyć robra, to gra całkiem nowa, rzecz niesłychana, i jemu gra dziwiska. I jeszcze łajny kartami ciska. Następnym punktem programu była recytacja wierszy Fredry, Paweł i Gaweł oraz Małpa w kąpieli, z którymi również zmierzyli się zgromadzeni w parku goście. Na zakończenie zaprezentowano sztukę pod tytułem Zemsta, również tego samego autora. Sama idea Narodowego Czytania jest ogólnopolską akcją sygnowaną patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Jak pisze prezydent na swojej stronie internetowej, akcja wzmacnia nasze poczucie jedności i jest okazją do radosnych spotkań przy lekturach, pięknej polszczyźnie i ponadczasowym dowcipie. Przez cały tydzień, od 6 do 14 września, w Grędzówce niedaleko Łukowa odbywał się również plener malarsko-rzeźbiarski zorganizowany przez Towarzyszenie Artystów i Twórców Gminy Łuków. Artyści pod przewodnictwem prezesa stowarzyszenia, pana Roberta Sadło, oprócz tworzenia dzieł sztuki, zaprezentowali swoje umiejętności uczniom gimnazjum w Gołąbkach. Plener jest zorganizowany z otwartego konkursu na realizację zadań publicznych gminy Łuków. I robimy tutaj 8 osób, 8 postacie historyczne, rzeźbiarze, a malarze to, co odeszło w niepamięć. To, co powstaje w Grędzówce, to postacie historyczne związane z obozem Armii Krajowej, który stacjonował w rezerwacie Jata. Rzeźby wykonane przez Stowarzyszenie Artystów i Twórców Gminy Łuków docelowo będą umieszczone tuż obok pomnika AK przy rezerwacie od strony Żdżar, a jedna z nich przedstawiająca postać księdza Brzuski powędruje do szkoły w Zalesiu. Obecni na plenerze uczniowie z gimnazjum w Gołąbkach mieli okazję na własnej skórze przekonać się, jak wygląda praca artysty, rzeźbiarza i malarza, a także w kreatywny sposób spędzić lekcje. Dzieciaki czy uczniowie to jest chyba jednak najlepszy odbiorca. Nawet jeśli będzie dość taki rozkapryszony, to jednak wśród nich są autentyczni. No i samo to, żeby zobaczyły ten kaganek jednak twórczości naszej, że coś dookoła się dzieje.
nie tylko ziemię łożemy i nie tylko walimy młotkiem. Naszym zdaniem warto kontynuować tego typu inicjatywy. Artyści ze stowarzyszenia już dzisiaj zapraszają na przyszłe edycje pleneru, zaś my zapraszamy na szerszą relację z tegorocznego spotkania ze sztuką już wkrótce w Magnes TV. W Mysłowie, położonym w gminie Wola Mysłowska, w minioną sobotę odbyły się uroczystości upamiętniające bitwę, jaka została stoczona 150 lat temu, podczas powstania styczniowego 4 września 1863 roku. Impreza, oprócz momentów patriotycznych, okazała się także nie lada gratką dla miłośników historii i wielbicieli inscenizacji historycznych. Część oficjalna uroczystości rocznicowych rozpoczęła się od polowej mszy świętej zorganizowanej w miejscu potyczki podczas powstania styczniowego przy mogile 27 powstańców. Jej kolejnymi elementami było odsłonięcie odrestaurowanego pomnika poświęconego pamięci powstańców oraz wręczenie aktu nadania imienia Gminnej Bibliotece Publicznej. Od teraz będzie nosiła ona imię Gustawa Wyssogoty Zakrzewskiego, jednego z przywódców powstania styczniowego urodzonego w pobliskim Ciechominie. Następnie przyszedł czas na przemowy okolicznościowe, w tym także specjalny list przygotowany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, który objął patronatem obchody rocznicowe w Mysłowie. Ja chciałem przede wszystkim w imieniu prezydenta Bronisława Komorowskiego bardzo, bardzo serdecznie podziękować za podjęcie jego apelu o uczczenie 150. rocznicy powstania styczniowego. To naprawdę strasznie ważne, że w setkach miejsc w Polsce możemy w ten sposób obchodzić tę wspaniałą rocznicę. Dopiero potem przyszedł czas na występy artystyczne i najważniejszą część imprezy – inscenizację historyczną. Tę ostatnią pokażemy już wkrótce w Magnes TV. Tego samego dnia odbyły się 19 ogólnopolskie biegi imienia księdza Stanisława Brzuski, bohatera powstania styczniowego. Impreza, w której wystartowało 65 biegaczy z całej Polski, rozpoczęła się przy pomniku poświęconym księdzu Brzusce, zlokalizowanym niedaleko Klimek w rezerwacie Jata. Biegi, nad którymi patronat honorowy objął burmistrz i Rada Miasta Łuków, były prowadzone w kategoriach młodzieżowych na dystansie 5 km ze startem w ławkach oraz wśród osób dorosłych na dystansie 10 km. Sędziował je Gabriel Sawicki, a organizatorami byli Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, Łukowski Klub Sportowy Orlęta Łuków oraz Międzyszkolny Klub Sportowy Delfinek. Zwycięzcami zawodów w kategoriach ogólnych kobiet i mężczyzn okazali się odpowiednio Ewa Fabian z klubu biegacza Biała Biega w Białej Podlaskiej i Ilja Slaweński z klubu Dynamo Mińsk na Białorusi. W kategorii młodzieży do lat 15 wśród dziewcząt zwyciężyła Kinga Bober z klubu Struś Okrzeja, a wśród chłopców pierwsze miejsce zajął Jakub Niedziułka z Juloran Team Siedlce. Z kolei na dystansie 10 km ze startem wspólnym w rezerwacie Jata poszczególne wyniki osób dorosłych przedstawiają się następująco. W kategorii wiekowej kobiet 16-29 lat zwyciężyła Magdalena Mroczek-Siedlec, wśród kobiet powyżej 30 lat zwyciężyła Teresa Kowalczyk z Rokitna, Sebastian Ochalski z klubu Biegusiem.pl wygrał rywalizację wśród mężczyzn w wieku 16-19 lat, Krzysztof Misiurek z Klementowic w kategorii mężczyzn 20-35 lat, Andrzej Okniński z Juloran Team Siedlce wśród mężczyzn w wieku 36-49 lat, Andrzej Majewski z klubu biegacza Biała Biega, Biała Podlaska wśród mężczyzn w wieku 50-59 lat, a także Jan Bordzu z Lubartowa w kategorii mężczyzn powyżej 60 lat. Osoby, które są zainteresowane pozostałymi miejscami na podium w poszczególnych kategoriach wiekowych, zapraszamy na naszą stronę internetową www.magnes.tv. Biegi, o których mówiliśmy przed chwilą, poprzedziły kolejne wydarzenia związane z postacią księdza Brzuski. Była to projekcja filmu dokumentalnego o jednej z najwybitniejszych postaci powstania styczniowego. Spotkanie filmowe w towarzystwie przedstawicieli telewizji publicznej, która wyprodukowała dokument, odbyło się w auli pierwszego LO imienia Tadeusza Kościuszki w Łukowie. Film pod tytułem Bracia nie zasypiajmy sprawy, którego produkcję wsparł finansowo samorząd lokalny, opowiada o faktach z życia księdza Brzuski, który pełniąc rolę naczelnego kapłana powstania styczniowego był jednocześnie żywo związany z naszym miastem. To właśnie w Łukowie pełnił posługę kapłańską i ukrywał się przed Rosjanami w pobliskich lasach, będąc jednocześnie najdłużej walczącym w historii powstania. W kwietniu 1860 roku Stanisław Brzuska został przeniesiony do parafii przy kościele popijarskim w Łukowie. I tu zasłynął swoimi kazaniami, a wierni cenili go za pomoc chorym i staranną posługę zmarłym, wspominając go po latach jako człowieka pobożnego, surowego wobec siebie, rozdającego jałmużnę ubogim.
Sam film, do którego zdjęcia kręcono m.in. w Łukowie, w Siedlcach i Sokołowie Podlaskim, można od pewnego czasu oglądać na antenie telewizji publicznej. Łukowskiej publiczności został zaś pokazany po raz pierwszy w towarzystwie przedstawicieli Regionalnej Agencji Producenckiej TVP Lublin i władz samorządowych, które podziękowały filmowcom za dawkę historii i rozsławienia postaci księdza Stanisława. A wszystko obok projekcji okraszonej komentarzami lokalnych regionalistów Michała Mojskiego, nauczyciela WOS-u i historii w pierwszej LO oraz nadleśniczego Nadleśnictwa Łuków Grzegorza Usa. To już wszystkie informacje, które dziennikarze Magnes TV przygotowali dla Państwa w tym tygodniu. Dziękujemy serdecznie za uwagę i zapraszamy na InfoMagnes za tydzień.